Witam, mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Na moim kanale przedstawiam różne materiały, m.in. związane z ekonometrią. I tym razem chciałam Wam pokazać kolejny element weryfikacji. Oczywiście na pozostałych filmach możecie znaleźć pozostałe elementy. Tym razem chciałabym pokazać element badania własności składnika losowego, czyli krótko mówiąc reszt, pod względem tak zwanego zjawiska symetryczności. To znaczy, najlepiej by było, jakby zgodnie z rozkładem normalnym, do którego oczywiście powinny dążyć reszty, powinno być tyle samo reszt ujemnych, co dodatnich. Nie zawsze to zachodzi, ale pytanie, czy konkretna jakby relacja liczby do reszt dodatnich do liczby reszt ujemnych jest do przyjęcia. To znaczy, że możemy powiedzieć, że efekt symetryczności, czyli tych liczby dodatnich, a ujemnych reszt jest do przyjęcia. Przez osobę, która ma badać jakość, czyli ocenić jakość modelu. I teraz tak, jeżeli przykładowo mamy test symetryczności i w tym momencie najpierw zakładamy, to akurat nie jest zapisane, ale formalnie raz H0, że liczba reszt dodatnich jest taka sama jak liczba reszt ujemnych, czyli po prostu jest, reszty są symetryczne, w zaprzeczeniu w postaci H1, czyli hipotezy alternatywnej, że jednak tej symetryczności nie mamy zachowanej. Jeżeli w tym momencie w programie dowolnym, czy to Excel w postaci raportu, czy w Gradle, czy w każdym innym programie, wygenerujemy sobie dla każdej z obserwacji, to akurat na przykładzie mamy ich 17, wygenerujemy sobie, jak wyglądają konkretnie co do wartości składniki resztowe wraz ze znakami, to musimy określić, ile na całą liczbę obserwacji, tu akurat 17, mamy reszt dodatnich, a ile ujemnych. I teraz tak, jeżeli przykładowo zliczymy sobie, ja tu zrobiłam, zobaczcie to kolorem. Kolorem żółtym zaznaczyłam tylko dla analizy wzrokowej, żeby łatwiej było, ile mamy reszt dodatnich. Wydawałoby się, że dużo, ale czy to jest nie za dużo albo nie za mało, konkretnie trzeba to sprawdzić, czy efekt symetryczności zachodzi. Zliczamy, ile mamy reszt dodatnich. Nie jest ważny wynik, ale tylko znak, czy wynik jest powyżej zera. Dla mnie wyszło tutaj 9 reszt, które mają znak dodatni i piszę komentarz taki. Mamy 9 reszt dodatnich. Według tablic dla testu serii dla n równego 17 liczba reszt dodatnich powinna się mieścić w przedziale od 4 do 12. I skomentowałam to, że mieści się nasza dziewiątka w tym przedziale od 4 do 12, ile to powinno być reszt dodatnich, więc można stwierdzić, że wektor reszt jest symetryczny, czyli jest zarówno, że tak powiem, do przyjęcia relacja liczba reszt ujemnych do reszt dodatnich jest poprawna. Tylko pytanie, skąd się to wzięło, że mamy liczbę reszt od 4 do 12. Musimy sobie otworzyć tablicę testu serii. Test serii mamy tak zwane, tak jak tu widzicie, może inaczej. Zacznijmy od tego, że mamy tablicę, mamy dwie wartości krytyczne w tablicach testu serii i jeżeli przyjmiemy poziom istotności alfa 0,05, czyli 5%, to 1 minus alfa przez 2, tu akurat jest trochę inny symbol, wychodzi 0,975. Jeżeli sobie przyjmiemy wartość poziomu istotności alfa 0,1, czyli 10%, to szukamy przy 1 minus alfa przez 2 równym 0,95. Ale bardziej typowe mamy wartości 1 minus alfa przez 2, 0,975. I w tej połówce tablicy przy 8, no i właśnie mówiłam, było 9 reszt dodatnich, czyli z 17, pozostałych ujemnych mamy 8. Czyli można by było powiedzieć, że przy 9 resztach dodatnich i 8 ujemnych, nawet mamy wręcz 13 jako wartość krytyczną. I teraz, jeżeli zobaczcie, tu szukaliśmy przy 1 minus alfa przez 2, czyli 0,975, to szukamy teraz drugiej wartości krytycznej przy alfa przez 2, czyli 0,025. Jeżeli, mówiłam, było szczególnych reszt 9, a ujemnych było w tym momencie 7, to mamy 4. 4
jako jedna wartość krytyczna i tak jak tu szukaliśmy aż 13, czy nawet tak, tutaj 13, druga liczba krytyczna. I wracając do naszego tutaj zapisu, czyli można powiedzieć, że nasza liczba reszt dodatnich, żeby wszystko było porządnie, powinna się mieścić między 4, a nie 12, wręcz 13. I nasza liczba reszt dodatnich mieści się w tym przedziale. I jeżeli liczba reszt mieści się w przedziale wartości krytycznych, możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła o symetryczności reszt. Oczywiście przy poziomie szukanym alfa 0,05, czyli możemy powiedzieć, że wektor reszt jest symetryczny. Ja na ten czas skończę omawianie tego elementu, jakim było badanie własności składnika resztowego w ramach weryfikacji modelu ekonometrycznego. Jeżeli potrzebujecie, jak najbardziej korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy, subskrybujcie kanał i udostępniajcie moje filmy znajomym. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań i zaglądajcie na inne moje filmy.